Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, temat na czym smażyć wydaje się w sumie no, bez większych filozofii. Natomiast powiem Wam szczerze, że często dostaję o to pytania. Już parę razy w Q&A poruszaliśmy ten temat. Natomiast ja sama przekonałam się głębiej jakby studiując to, że naprawdę opinii jest masa, ale też jest bardzo wiele takich punktów widzenia i po prostu chciałam zebrać dla Was w jednym materiale te informacje według mnie, którymi należy się kierować i powiem Wam też, jaki jest summa summarum mój wybór, jeżeli chodzi o smażenie, bo on akurat się nie zmienił, natomiast mój punkt widzenia i jakby patrzenie na te sprawy znacznie się poszerzyło w przeciągu ostatnich kilku lat. Także tym się dzisiaj zajmiemy. I tak naprawdę chciałabym Wam powiedzieć o takich czterech rzeczach, które warto wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi właśnie o wybór tłuszczu do smażenia. I będzie to, i to nie tylko do smażenia, ale w ogóle jeżeli chodzi o wybór tłuszczu, to na pewno będzie to stopień przetworzenia danego produktu. I mam tutaj na myśli po pierwsze uprawę, na przykład tych nasion oleistych, z których różne oleje się wytwarza. No bo jeżeli na przykład mamy produkt, który jest wielokrotnie pryskany chociażby Roundupem, no to będzie on po prostu miał w składzie takie substancje, które będą dla naszego organizmu toksyczne. I dlatego ja nie jestem zwolenniczką oleju chociażby rzepakowego, który jest tak promowany w Polsce, bo okej, ja rozumiem, że on nawet ma całkiem niezły stosunek omega-6 do omega-3, że ma wysoki punkt dymienia, do tego przejdziemy. Natomiast co z tego, skoro właśnie ten olej rzepakowy i te uprawy w Polsce są naprawdę bardzo mocno, nawet ciężko to nazwać nawożeniem. One są po prostu bardzo chemicznie traktowane już wtedy, kiedy ta roślina rośnie. Druga rzecz przy stopniu przetworzenia to jest to, w jaki sposób dany produkt jest przygotowywany do sprzedaży, czyli jak jest przetwarzany. I tutaj znowu chociażby olej rzepakowy rafinowany, no według mojej wiedzy jest bardzo mocno przetworzonym produktem w bardzo wysokich temperaturach. Oczywiście może być coś zimno tłoczone i wtedy też tutaj pod tym kątem będzie to lepsza opcja, chociaż znowu wtedy no gorsze ma parametry, jeżeli chodzi o smażenie. Więc to jakby na ile produkt jest przetworzony również ma znaczenie. No i dla mnie też ma znaczenie to, na ile ten produkt końcowy szkodzi, jakby cały sam proces produkcji czy pozyskiwania szkodzi tak naprawdę naszej planecie, na ile rzeczywiście to jest ekologiczne. Bo tak jak olej palmowy wcale nie ma takich złych parametrów, no to z tego co wiem, to przy, no jeżeli jakby ten olej jest no z palmy, tak, pozyskiwany, to naprawdę tam bardzo wiele zwierząt cierpi i jest to dość mocno jakby potwierdzone i rzeczywiście ten nasz ekosystem po prostu nie jest przez to gdzieś tam w równowadze, jest to zaburzane, więc ja też staram się po takie produkty nie sięgać, no chociaż oczywiście nie da się po prostu wszystkich swoimi wyborami tutaj ratować i czasami trzeba wybierać po prostu mniejsze zło. No i ten stopień przetworzenia to tak naprawdę dotyczy jakby mojego wyboru olejów nie tylko do smażenia, tylko także na zimno tych, które używam, więc to jest bardzo ważne, ale jakby jest to jednym właśnie z kryteriów wciąż, jeżeli chodzi o smażenie. Trzy pozostałe kryteria, moim zdaniem bardzo ciekawe. Stopień nasycenia danego tłuszczu. I powiem Wam szczerze, że ja głównie tym się kierowałam przez kilka lat, parę lat wstecz, jakby jak bardzo nasycony jest dany tłuszcz. No bo jeżeli będzie tam bardzo dużo wiązań właśnie nasyconych, to znaczy, że one nie będą się jakby tak łatwo rozrywać. Ten tłuszcz jest bardziej stabilny. No i też jeżeli poddajemy go obróbce termicznej, to nie powinno nam tam się nic złego tak naprawdę dziać. I tutaj rzeczywiście nasyconymi tłuszczami są głównie tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Czyli właśnie mamy smalec, mamy łój, mamy tego typu produkty, które rzeczywiście, one nie są tylko nasycone w 100%, ale są jednak w dużej mierze nasycone. Poza tym masło klarowane też jest dość nasyconym tłuszczem, tylko właśnie już po procesie klarowania samego masła. No i również olej kokosowy jest tłuszczem nasyconym. I ja głównie właśnie z takich tłuszczów nasyconych korzystałam dawniej, jeżeli chodzi o smażenie. I uważam wciąż, że jest to dobra opcja, natomiast przejdźmy jeszcze do dwóch punktów, którymi właśnie niektóre
publikacje się kierują. Punkt dymienia, o nim przypuszczam, że też słyszeliście, bo bardzo często jest on podawany. I tutaj chodzi o to, w jakiej temperaturze, no właśnie w tym tłuszczu mogą się zacząć wytwarzać jakieś szkodliwe substancje, kiedy on zaczyna zmieniać swoją strukturę chemiczną, przy jakiej temperaturze. I teraz tak, na pierwszym miejscu jest olej awokado. Ja mam tutaj ściągawkę, bo nie pamiętam tych wszystkich punktów dymienia, natomiast olej awokado, jego punkty dymienia to około 270 stopni. Także zobaczcie, naprawdę bardzo wysoko i nawet on ma wyższy punkt dymienia niż nawet ten olej rzepakowy rafinowany, który ma w okolicach 160-180, z tego co pamiętam, a znowu nierafinowany olej rzepakowy, bo niektórzy sięgają, no bo właśnie twierdzą, że będzie lepszej jakości, to ma tylko w okolicach 100 ten punkt dymienia. Także w ogóle te nierafinowane rzeczy nie zawsze się nadają właśnie wtedy do obróbki termicznej. I tutaj rzeczywiście ten olej awokado uważam, że też jest całkiem fajnym wyborem, bo on też, jeżeli chodzi o skład, ma w większości tłuszcze jedno nienasycone, czyli N9. I one nie są nasycone, ale właśnie te jedno nienasycone to znowu nie to samo, co wielonienasycone, których tych wiązań niestabilnych mają więcej. Także wybór tych tłuszczów jedno nienasyconych też nie będzie najgorszy. No i tutaj ten punkt dymienia naprawdę jest imponujący. Kolejnym olejem jakby w tej skali punktu dymienia jest olej z krokosza i on ma 266 stopni Celsjusza. I oczywiście rafinowany olej z krokosza, bo nierafinowany zupełnie się nie nadaje do smażenia. Także jeżeli kupujecie sobie na przykład z krokosza taki super ekstra, wiecie, olej, to nie, on musi być rafinowany. Ja nawet nie wiem za bardzo, jak jest z dostępnością tych olejów rafinowanych z krokosza na rynku. No i jest też tutaj olej sojowy, no ale tutaj znowu. Soja, jak jest uprawiana, czy jest GMO, czy nie jest GMO. Tutaj wchodzimy też w te kwestie przetworzenia produktu, bo ja nie kierowałabym się tylko punktem dymienia danego oleju, jeżeli chodzi o wybór właśnie tego, na czym smażymy. Natomiast całkiem nieźle prezentuje się też, jeżeli chodzi o punkt dymienia, właśnie olej kokosowy pomiędzy 185 a 205 stopni Celsjusza, masło klarowane, 200-205 stopni Celsjusza. I słuchajcie, oliwa z oliwek to są w ogóle wartości w zależności od badania różne. Zresztą jak sobie wpiszecie punkt dymienia, to w zależności od tego, na jaką stronę wejdziecie i jaką tabelkę sprawdzicie, to ja nie wiem, ale po prostu różne te punkty dymienia są podawane dla danego oleju i nie zawsze się zgadzają. Niektóre źródła wręcz podawały jakieś 150-120 dla oliwy, ale jednak te bardziej rzetelne, tak jak posprawdzałam, to jest od 60, 190 do nawet 210. Także zobaczcie, że oliwa ma dość szeroki zakres tych punktów dymienia, ale też te wyższe wartości są naprawdę dość duże. I to też zależy właśnie od tego, czy oliwa jest właśnie taka, wiecie, ta najdroższa, czyli extra virgin z pierwszego tłoczenia, taka, że czujemy po prostu, jest taka mętna, no to ona będzie miała zazwyczaj ten punkt dymienia niższy. Natomiast to właśnie z angielskiego mamy cold pressed. Natomiast można za granicą głównie, ja w Polsce nie znalazłam, kupić też light pressed olive oil i ona właśnie ten punkt dymienia będzie miała wyższy, no i według niektórych źródeł bardziej się do tego smażenia nadaje. No i oczywiście, tak jak Wam mówiłam wcześniej, jeżeli chodzi o stopień nasycenia, to tutaj też, czy to łój wołowy, on ma aż 220 stopni Celsjusza, czy smalec 218, nie każdy smalec, to też zależy od smalcu. Natomiast tak wygląda jakby tabela tych punktów dymienia i tutaj właśnie ja skłoniłam się do tego, że w sumie smażenie na oleju awokado nie jest złym pomysłem, właśnie po tym jak przestudiowałam sobie ten punkt dymienia. Natomiast to, o czym być może część osób nie słyszała, to jest jakby takie już czwarte, tak, kryterium, którym ja uważam, że też warto się sugerować, czyli stabilność oksydacyjna, które jest na przykład mierzone testem, i nie wiem, czy tutaj nazwę powiem dobrze, RANCIMAT. RANCIMAT się pisze, znaczy jest napisane, czy jakoś tam. I teraz tak, ta stabilność oksydacyjna, na czym ona polega? Chodzi o to, że są pewne produkty,
które mają więcej polifenoli, więcej tokoferoli, czyli tych substancji, które są przeciwutleniaczami i które mogą przeciwdziałać tym negatywnym skutkom, jeżeli poddajemy dany np. olej czy tłuszcz obróbce termicznej. I słuchajcie, co wyszło? Okazuje się, że na przykład oliwa z oliwek właśnie, nawet ta extra virgin, która tych polifenoli ma najwięcej, czyli tych przeciwutleniaczy, dzięki zawartości tych substancji ma bardzo dobry właśnie wychodzi bardzo dobrze w tym teście i ma wysoką stabilność oksydacyjną. Ona jest mierzona w godzinach. Oliwa z oliwek to jest 6,4 do 16 nawet godzin. I tutaj porównali ją, bo to w Polsce było też badanie robione do rzepaku, to w ogóle oliwa po prostu, olej rzepakowy totalnie przewyższyła, bo olej rzepakowy właśnie ten rafinowany, no jeżeli tam praktycznie wszystko oprócz tłuszczu zostało zabrane, no to tam niewiele tych substancji przeciwutleniających jest. Dlatego, moi drodzy, okazuje się, że właśnie oliwa z oliwek jest całkiem fajna do smażenia, mimo że nie ma bardzo wysokiego punktu dymienia, to jednak te właściwości przeciwutleniające są na tyle mocne, że po poddaniu jej wielu testom naprawdę całkiem nieźle wychodzi nawet ta extra virgin. I teraz zobaczcie, że co badanie, to inne wyniki. Jedni zalecają, jedni nie zalecają. Natomiast według mnie te cztery kryteria to jest coś, czym, jeżeli chcecie być takimi mega świadomymi konsumentami, czym po prostu warto się kierować. Czyli z jednej strony w ogóle wybierając produkty, na ile one są przetworzone, bo nawet popatrzmy na ten smalec, na którym często smażymy, szczególnie na keto. Jeżeli mamy po prostu jakiś za 2 złote smalec wieprzowy, czy tam nie wiem ile on może kosztować w kostce z supermarketu, no to wiadomo, że jakby ta wieprzowinka to nie była za dobrze chowana i teraz w tłuszczu gromadzi się bardzo dużo tych substancji no niekorzystnych dla naszego zdrowia, więc to nie będzie super opcja. Lepiej jest na przykład sięgnąć po smalec gęsi, który tych substancji ma znacznie mniej, albo po smalec, nawet jeżeli wieprzowy, no to z takiego chowu, który wiemy, że po prostu było to no, lepsze jakościowo, te świnki były lepiej karmione. Więc tu już mamy po prostu ten jeden punkt, jeżeli chodzi o stopień przetworzenia. Druga rzecz, o której mówiłam, to jest stopień nasycenia danego tłuszczu, czyli im więcej jest nasyconych, tym lepiej. Dlatego na przykład olej lniany, który nie pamiętam już jaki ma punkt dymienia, ale z tego co wiem dość wysoki, no to właśnie on ma głównie tłuszcze nienasycone omega-3 i ja bym w ogóle na nim nie smażyła, bo on jest po prostu niestabilny. Mimo że ten stopień dymienia, punkt dymienia wychodzi wysoko, no to te kwasy omega-3, one po prostu łatwo mimo wszystko ulegają utlenianiu, nawet jeżeli źle przechowujemy olej i wcale go nie poddajemy wysokim temperaturom. Więc o tym też musimy znowu pamiętać i nie kierować się według mnie tylko punktem dymienia. I kolejna rzecz to właśnie ta stabilność oksydacyjna, w której jakby pokazane jest, że na przykład dzięki swoim właściwościom oliwa z oliwek całkiem dobrze nadaje się do smażenia. I myślę, że to jest też dobra wiadomość, bo te tłuszcze właśnie bardziej nienasycone u osób na przykład na redukcji będą się lepiej sprawdzać, więc wtedy rezygnujemy z takiej dużej ilości tłuszczów nasyconych i rzeczywiście możemy korzystać też z tych innych źródeł. I teraz, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz na koniec. To też, jeżeli patrzymy właśnie chociażby na ten punkt dymienia, to też możemy tak naprawdę do różnych rzeczy wybrać różne tłuszcze. Bo jeżeli na przykład coś dusimy delikatnie, to przyjmuje się, że ta temperatura duszenia to jest około 120 stopni. Więc zobaczcie, że tutaj tak naprawdę nawet zwykłe masło praktycznie się łapie. Jeżeli coś delikatnie tylko dusimy i na przykład tego masła dodamy, czy jeżeli to będzie oliwa z oliwek, czy nawet właśnie te tłuszcze, które mają ten niższy punkt dymienia. Jeżeli chodzi o takie smażenie, to jest przyjęte, że pomiędzy 160 a 180 stopni Celsjusza mniej więcej wynosi, więc tutaj też większość tłuszczów się łapie. No i wiadomo, że już pieczenie to jest pomiędzy 180 a 200 coś nawet. To jest jedno, no i też takie głębokie smażenie, długotrwałe przy wyższych temperaturach, no to tutaj właśnie już może rzeczywiście bardziej te tłuszcze nasycone, smalec, czy może olej z awokado, po to możemy sięgać. No i pamiętajmy, że jeżeli coś poddajemy takiej lekkiej i niedługiej obróbce termicznej, jak tam nie widzimy, że to wszystko brunatnieje i się zachodzą te różne procesy, to też nie ma co świrować, a poza tym nawet jeżeli usmażycie coś na rzepaku, no czego ja ogólnie nie polecam,
Ale to też nie jest tak, że po prostu coś nam się krzywda stanie, tak? Bo wiem, że są osoby, które nie pójdą do restauracji, no bo tam naprawdę najprawdopodobniej na słonecznikowym albo na rzepakowym smażyli. Także też nie ma co popadać w skrajności. Jeżeli nasza dieta w większości jest zdrowa i zbilansowana, to raz na czas tutaj nic takiego się nie wydarzy. Jeszcze do smażenia, zapomniałam przecież, niektórzy używają oleju MCT. I on całkiem nieźle się do tego nadaje, też nie w jakichś bardzo wysokich temperaturach. Natomiast powiem Wam szczerze, dla mnie olej MCT jest jakiś taki cenny, w sensie wartościowy i w ogóle traktuję go jak oliwę z oliwek nieraz i nie wiem, olej lniany, który przechowuję w lodówce. Ja po prostu na olej MCT do tej pory nie smażyłam, no ale nie mówię, że to jest złe rozwiązanie. I tutaj też wchodzi właśnie ta kwestia tego, na ile jakby możemy sobie finansowo na pewne rzeczy pozwolić, no bo nawet olej z awokado, no już też będzie troszkę droższą opcją MCT i jeszcze droższą opcją. Więc tutaj, no to jest też kwestia naszego portfela, bo czasem, no po prostu możemy sobie pozwolić na smalec, no to smażmy na smalcu. Według mnie będzie to lepsze rozwiązanie niż olej rzepakowy, który w sumie jest równie tani. No ale to też jakby ta jakość produktu, no jednak jest skorelowana z ceną, więc tutaj musimy sami dokonywać wyborów. No dobra, to na koniec powiem Wam, na czym ja smażę, chociaż tak jak mówię, kierujcie się, myślę, tymi takimi bezstronnymi rzeczami i sami starajcie się dobrać to, co dla Was będzie najlepsze. Ja smażę na oleju kokosowym i ja mam ogólnie extra virgin nierafinowany, natomiast znowu, patrząc na punkt dymienia, no to wyższy będzie miał ten rafinowany, tylko znowu jest to bardziej przetworzony produkt, ale jak mam takie rzeczy, kuchnia jakaś taka tajska, azjatycka, czy robię coś czasami na słodko, na przykład dla dzieciaków, no to właśnie na tym oleju kokosowym smażę. Smażę też czasem na maśle klarowanym, bo mi ono bardzo do jajek pasuje, więc jakieś tam, tylko że też znowu omlet, to, czy jajka, czy jajecznica, to nie są rzeczy jakieś mega wysmażone u mnie, ale masło klarowane też używam. Używam smalcu gęsiego do takiego bardziej smażenia, duszenia właśnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju mięsa. I używam jeszcze, no owszem, czasem wchodzi jakiś tam boczek czy jakieś tłustsze mięso, no to wtedy już nie dodaję do tego w ogóle żadnego tłuszczu na patelnię. I smażę również, i to właśnie od, nie wiem, roku, jak zaczęłam jakby się wgłębiać w ten temat, na oliwie z oliwek. Tylko to nie jest tak, że ja po prostu wysmażam nie wiadomo jak bardzo, tylko to smażenie jest na pewno delikatniejsze, ale z oliwek również już od jakiegoś czasu korzystam. Także tak wyglądają te moje wybory. Jestem ciekawa, jakie są Wasze, bo oczywiście tych rzeczy może być więcej. A, no i od niedawna jeszcze ten olej awokado, ale akurat mi się skończył, więc ja na Superfood będę właśnie zamawiać. W ogóle w opisie filmu też znajdziecie linki, także jakieś tam informacje i to badanie, o którym Wam mówiłam. Także możecie sobie też do tego zajrzeć, jeżeli Was ten temat interesuje. A ja Wam bardzo dziękuję. To był pierwszy nie keto wtorek we wtorek, ale mam nadzieję, że jakby ta forma i informacje, które Wam przekazałam, są dla Was to ok. Mam jeszcze inne tematy, które będziemy poruszać, czasem bardziej keto, czasem mniej. Pewnie też będzie troszkę vlogów. Także myślę, że tutaj postaram się przy tych wtorkach, jeżeli tylko czas i inne tutaj rzeczy mi pozwolą, pozostać i się również z Wami we wtorek spotykać. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia na Keto Q&A w piątek. Trzymajcie się, cześć!